Cześć kochani, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Będzie to vlog, dawno vloga nie było i pokażę Wam, jak wygląda taki przykładowy dzień mój, kiedy jestem w ciąży. Czyli to będzie taki trochę ciążowy vlog, będę tutaj poruszać też dużo ciążowych tematów, ale nie tylko. No i spędzimy sobie po prostu razem wspólnie dzionek. Dzisiaj mam trochę spraw do załatwiania na mieście, muszę iść w ogóle do optyka, bo mam problem z oczami i chciałam iść do okulisty, ale mój lekarz powiedział, że najpierw trzeba iść do optyka, żeby zbadać tam, wiecie, ciśnienie, jakieś tam podstawowe sprawy. Słyszałam, że w ciąży może się pogorszyć wzrok, ale no mam nadzieję, że u mnie to nie nastąpiło. I też chcę sobie trochę popracować w kawiarni. Czasem mam tak, że no bo głównie pracuję w domu, ale czasem też właśnie wychodzę gdzieś tam na mieście popracować, żeby mieć taką świeżą przestrzeń. Jak widzicie, wystroiłam się do optyka. Nie, bo też mam dużo dzisiaj rzeczy zaplanowanych do nagrywania i tak dalej, więc takie loki na wałek, a raczej na pasek od szlafroka. Mam też taki specjalny wałek, ale w tym pasku się lepiej śpi, więc muszę to zdjąć, jeszcze się do końca ogarnąć i lecę. Właśnie wróciłam i jest tak gorąco. Ja ogólnie nie lubię upałów, ale jak jestem w ciąży, to naprawdę jeszcze gorzej je znoszę. Więc niewiele tam pochodziłam po tych sklepach. Zresztą było bardzo dużo ludzi. U optyka spoko, oczywiście wszystko jest dobrze z moimi oczami, więc nie wiem. Powinnam się przejść do okulisty, ale potrzebowałabym skierowania na to. No nie wiem. Muszę się przebrać. Nie wiem w ogóle, czy te loki to byłby dobry pomysł na taką pogodę. I muszę też sobie zrobić coś do jedzenia. Także zaraz do Was wracam. Zrobiłam takie spring rollsy, bo mega szybko się je robi, no i są super na upały. Ja uwielbiam. Na upały to, wiecie, no nie chce się człowiekowi stać w kuchni i tym bardziej jeść czegoś gorącego. Te spring rollsy, rachu, ciachu. I gotowe. Pyszniutkie. Chciałam pooglądać jakieś rzeczy dla dziecka. Bo, ja słuchajcie, naprawdę, jeszcze prawie nic nie mam. Za późno się za to wszystko wzięłam. Poza tym przeprowadzamy się do nowego mieszkania. Ja Wam zresztą już o tym mówiłam, że szukamy właśnie czegoś nowego, domu albo mieszkania. Możecie sobie zobaczyć w tym filmie, ale wtedy jeszcze nie mówiłam dlaczego. No dlatego właśnie, że spodziewamy się dziecka i to miejsce, w którym teraz mieszkamy, no oczywiście dałoby się, ale ja uważam, że nie ma tych warunków dla Dzidzi. Po pierwsze są strome schody i jak szukaliśmy czegoś, to ja zwracałam na to bardzo uwagę, bo nie wiem, dziewczyny, dajcie znać, może macie schody w domu, ale dla mnie wydaje się to
mega takie niewygodne, bo trzeba latać z góry na dół, z tym małym dzieckiem, a w Holandii w większości domów te schody są mega strome, więc niebezpieczne, nie? Więc unikaliśmy tego typu miejsc, chociaż nie ukrywam, że bardzo było dużo ofert z takimi właśnie schodami. Natomiast udało nam się znaleźć mieszkanie bez schodów. No i też nie ma tutaj, wiecie, oddzielnego pokoiku dla dziecka. To nie jest must, ale ja bym chciała. Chciałabym po prostu więcej miejsca, bo jeszcze trochę w tej Holandii na pewno zostaniemy. Ja nie wiem, czy wrócimy kiedyś do Polski. Może tak, może nie. Na ten moment nie. No dlatego, wiecie, dziecko będzie rosło, więc będzie miało swój pokój. To jest logiczne, więc też właśnie patrzyliśmy na to. No i w związku z tym, ja nie wiem, czy ja sobie nie wzięłam za dużo na głowę, wiecie, dwie duże zmiany. W życiu, dziecko i nowe mieszkanie. Jeszcze będziemy się przeprowadzać. Właściwie może nie na ostatnią chwilę, ale niewiele będzie tego czasu przed porodem. Ale damy radę. Zamówiłam trochę rzeczy w końcu i przyjdą niedługo, więc na pewno Wam pokażę tutaj w jakimś filmie albo na Instagramie, więc no, wzięłam się za to. I chciałam się z Wami podzielić jedną rzeczą, która mnie od pewnego czasu trochę tak męczy. Ja nie wiem. Nie wiem, dlaczego jest taka mentalność, że straszy się kobiety w ciąży. I to nie tylko, wiecie, lekarze, chociaż nawet lekarze nie straszą, ale inne kobiety straszą te kobiety w ciąży. Może robią to nieświadomie, może mają dobre zamiary, ale wychodzi co innego. Ja dostaję czasami takie wiadomości, że naprawdę się zastanawiam, co ta osoba miała na myśli. Przykład. Była taka sytuacja, że mówiłam Wam, że swędzi mnie całe ciało. Znaczy nie całe, w zasadzie tylko w tym obszarze. Mocno. I ja dostałam naprawdę setki wiadomości, że to może być cholestaza. Czyli taka... jest problem z wątrobą i w ten sposób może się to objawiać i to jest niebezpieczne w ciąży i warto wtedy zbadać właśnie próby wątrobowe. I wiecie, ja to wiem. Ja mam tutaj opiekę. Może nie jestem pod opieką lekarza, bo w Holandii tak nie jest, tylko położna się zajmuje ciążą, jeżeli wszystko prawidłowo przebiega. I ja z nią o tym rozmawiałam. I zazwyczaj, najczęściej powinno się zgłaszać, jeżeli swędzą nas również dłonie i stopy. A ja takiego objawu nie miałam, więc ona po prostu nie zlecała mi tych badań. Natomiast jak się podzieliłam z tym na Instagramie, no to właśnie dużo osób mi zaleciło te badania, ale duża część osób też pisała: masz cholestazę. Ja tak miałam, to ty na pewno, ja tak miałam, wykryli u mnie cholestazę, to ty też na pewno masz. Boże, nie znacie mnie.
nie wiecie, jak to u mnie wygląda, po prostu po jednej storce, w której mówię, że mnie swędzi ciało, ludzie uważają, że ja mam tą chorobę. I ja po prostu, no, przestraszyłam się trochę i zrobiłam te badania na własną rękę i wyszło oczywiście, że nie mam tego. Ale dobra, może trochę na swoją, ze swojej winy, no bo wiecie, no bo podzieliłam się tym na Instagramie. Jakbym tego nie zrobiła, to bym też uniknęła stresu. Ale no wiecie, przynajmniej zbadałam, wszystko jest ok. Natomiast no, chodzi mi ogólnie o takie zachowanie ludzi, że też formę, w jakiej to mówią, że na pewno masz to. Oj, to jest to. Najgorsze jakieś scenariusze. Najgorsze po prostu czarnowictwo. Że to... Albo na przykład, dlaczego pijesz to? Dlaczego jesz to? Dlaczego się opalasz? Dlaczego robisz tamto? Że wszystko to po prostu najgorzej wpływa na ciążę, najgorzej wpływa na dziecko. Tak jakby ludzie myśleli, że ja jestem jakąś idiotką? Kurde, ja naprawdę świadomie, bardzo świadomie zaszłam w tą ciążę. Dużo czytam, jestem pod stałą opieką, więc to ja nie wiem, nie jestem jakaś nieogarnięta. Raczej wiem, że co robię, raczej wiem, że wszystko, co teraz robię, jest dobre i chcę jak najlepiej dla swojego dziecka. Absolutnie nie chcę mu, wiecie, zaszkodzić. No i właśnie ludzie zawsze widzą te, większość ludzi, najgorsze scenariusze. Nie wiem dlaczego tak jest. Nie wiem, czy tylko w Polsce. No nie chcę tak, wiecie, mówić, że w Polsce, no pewnie w wielu krajach, natomiast w Holandii bardzo, jeżeli chodzi o tą ciążę, jest takie trochę luźne podejście. Zauważyłam takie różnice, dużo różnic zresztą zauważyłam, więc może też o tym coś kiedyś nagram, jeżeli bylibyście zainteresowani, ale no, taka rozkmina, nie wiem, czy w ogóle wiecie, o co mi chodzi, ale po prostu chciałam to z siebie rzucić. Chodzi mi o to, że kobiety w ciąży i tak mają swoje stresy, swoje myśli, z którymi muszą się uporać, przechodzą przez trudny czas, nowy czas i nie potrzebują naprawdę straszenia jeszcze od innych osób, bo my musimy sobie poradzić same ze swoimi, wiecie, różnymi myślami, obawami i tak dalej. I jakieś tam dodatkowe straszenie naprawdę nie pomaga. Słuchajcie, brzuszek rośnie, mega się wysmarowałam, na noc po prostu nakładam taką warstwę, bo budzę się właśnie z tą swędzącą skórą, chociaż już się przyzwyczaiłam i słuchajcie, no nie mam rozstępów nadal, więc jeżeli mogę je jakoś uniknąć, no to dbam o tą skórę. Oczywiście jak się pojawią, no to trudno. Będą pamiątką po ciąży, ale na razie nie mam. Więc tak, jeszcze sobie oglądałam na YouTubie różne takie filmy właśnie przygotowujące do porodu, jakieś takie, wiecie, ciekawe, z których można dużo się dowiedzieć. No i dobra, no i chyba zakończę tego vloga. Dajcie znać, czy podoba Wam się taka forma filmów, czy chcecie więcej takich vlogów, czy bardziej właśnie takich pogadankowych. I widzimy się w kolejnym filmie już niebawem. Pa!